Panie Marszałku, Wysoka Izba. Nie ma zgody Polaków na sprowadzanie i uprawę GMO w Polsce. Nie ma. I to widzimy dzisiaj na ulicach, to widzimy w korespondencji, która przychodzi do posłów. Jest mnóstwo protestów w tej sprawie. Dlaczego pan prezydent i rząd PO i PSL tego nie zauważają? Pan Bogu świeczkę i diabłu ogarek, tak można by było w największym skrócie określić stanowisko rządu PO-PSL i prezydenta do GMO. Tyle, że tutaj, proszę Państwa, nie ma złotego środka. Tutaj można być tylko za albo przeciw, bo nie można czasowo zgodzić się na wpuszczenie GMO do Polski, bo jeśli się raz wpuści GMO, to ono już tutaj będzie i wpłynie na środowisko naturalne naszego kraju i zniszczy to środowisko. Nieznany jest również wpływ, dalekosiężny wpływ GMO na organizm ludzki. Państwo doskonale o tym wiecie, a jednak stwarzane są furtki, które pozwalają na wpuszczenie roślin genetycznie zmodyfikowanych do Polski. Dlaczego rząd i prezydent RP chcą de facto zniszczyć polskie rolnictwo ekologiczne? Przecież to jest szansa na rozwój także gospodarczy naszego kraju. Dlaczego w tym projekcie, nad którym dzisiaj procedujemy, wprowadzone zostały furtki dla GMO poprzez niedoprecyzowanie w ustawie pojęcia obrotu. Jakie koncerny biotechnologiczne lobują za wprowadzeniem do Polski roślin genetycznie zmodyfikowanych? Czy one w jakikolwiek sposób kontaktowały się z pracownikami prezydenta, czy z prezydentem, czy z jakimiś politykami PO-PSL w tej sprawie? Chciałabym to wiedzieć. Jeśli tak, to jaka była treść tych rozmów i z kim je prowadzono? Dlaczego ten projekt, bo to wynika z głosów, które do nas dotarły, nie był konsultowany w sposób należyty z przeciwnikami GMO? Dlaczego inne kraje Unii Europejskiej, Francja, Niemcy, Włochy, Austria zwłaszcza, potrafią, korzystając z tych samych narzędzi prawnych, chronić i to chronić skutecznie swoje obszary swoich krajów przed GMO, a Polska tego nie potrafi. Dziękuję.